Cześć, jestem Michał Radny, jestem dyrektorem operacyjnym w Jutro Medical. Jutro Medical to jest sieć przychodni medycznych podstawowej opieki zdrowotnej, czyli lekarza pierwszego kontaktu, takiego, z którym się kontaktują ludzie, gdy mają najbardziej podstawowe problemy zdrowotne. I w tej sieci przychodni staramy się zaimplementować różne rozwiązania informatyczne, tak aby pacjent mógł z znacznie większą łatwością i znacznie przyjemniej i znacznie szybciej niż w tradycyjnej przychodni skontaktować się z lekarzem, wyleczyć swój problem i w przyszłości móc rozwiązać ten problem, zanim on się w ogóle pojawi. Jutro Medical to jest startup i to oznacza dla nas tak naprawdę trzy rzeczy. Po pierwsze, to znaczy, że rozwiązujemy bardzo trudny problem, którym jest poprawa podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce. Po drugie, to znaczy, że rozwiązując ten trudny problem, musimy wziąć finansowanie zewnętrzne, czyli dużą częścią naszej działalności jest pozyskiwanie zewnętrznych inwestorów i współpraca z tymi inwestorami. I te dwie rzeczy sprawiają, że mamy wyższe ryzyko niż normalny biznes, ale jeżeli nam uda się rozwiązać ten duży problem, to będziemy również dużą spółką, potencjalnie taką jak Facebook czy Google. Otwieranie placówek, nowych placówek medycznych, jest kluczową tak naprawdę częścią naszego biznesu, ponieważ wiele procedur medycznych wciąż wymaga fizycznej obecności pacjenta w przychodni, a nikt, wiadomo, nie chce jeździć 50 czy 100 km do lekarza pierwszego kontaktu. Więc naszym celem jest tak naprawdę zbudowanie sieci przychodni, gdzie wszyscy Polacy mieliby do niej stosunkowo blisko, dlatego otwieranie następnych przychodni jest kluczową misją w rozwoju tego biznesu na teraz i na najbliższe lata. Ten case otwierania placówek w Jutro Medical jest skupiony na zarządzaniu projektami i zarządzanie projektami, umiejętność zgrania rzeczy, projektów, ludzi w czasie jest tak naprawdę kluczowa na całej drodze rozwoju zawodowego i też prywatnego, bo to się przydaje i przy planowaniu wycieczki i urlopu, jak ma się rodzinę, i przy zarządzaniu 100-osobową firmą jako prezes danego działu. To są tak naprawdę te same umiejętności związane z tym, żeby móc rzeczy zrobić w czasie i w budżecie.